Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj zapraszam na kartę dnia na dzień 30 września 2021. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania. Tarot, proszę, daj rady wskazówki na dzień 30 września. Mamy króla buław, moi drodzy. Jest tutaj zawarta w tym dniu mądrość, moi drodzy. Jest zawarta pomoc. Także możemy mieć do czynienia przede wszystkim z kimś rządzącym. Jest to człowiek, który jest silny, ale moi drodzy, bardzo energiczny, również pomocny. Tutaj nie będziemy się poddawać, będziemy działać tego dnia. Możemy mieć ciekawą rozmowę, która zakończy się sukcesem tego dnia. Ktoś, kto jest na przykład na stanowisku, może nas wesprzeć, może nam pomóc. Również jeśli będziemy gdzieś biegli w jakichś sprawach, będziemy, moi drodzy, coś załatwiać. Będzie to bardzo dynamiczny czas, dynamiczny dzień, owocny. Moi drodzy, w zdrowiu można powiedzieć, że jest to powrót do zdrowia, ale tutaj przy królu buław nie należy forsować swojego organizmu, nie używać zbyt dużo energii, aby tej energii zostało, zostawić sobie w zapasie. Ktoś, kto nie domagał ostatnio, może poczuć się lepiej. To jest właśnie taki powrót do sił, ale niezbytnio natychmiastowo trzeba to wszystko, ten zapas energii zużyć jednego dnia, tak? Także powoli, powoli powracamy do zdrowia. Moi drodzy, cóż więcej o królu buław można powiedzieć? Możemy się również znaleźć gdzieś, moi drodzy, na zajęciach fizycznych, coś uprawiać, jakiś sport ciekawy, zacząć swoją jakąś przygodę ze sportem, nową pasję. Również tutaj jest zapowiedź spotkania we dwoje, randki. Również ze spraw przyziemnych może to być taki flirt mały, zaczęcie jakiejś znajomości. Król buław jest to też, moi drodzy, taki drobny podrywacz. Największym podrywaczem to oczywiście są rycerz król kielichów, ale rycerz, król buław, buławy również mówią o namiętności, moi drodzy, o spotkaniach romantycznych, także wszelkiego rodzaju randki też mogą mieć miejsce. Ja, moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, życzę wspaniałego, spełnionego dnia. Pamiętajcie o zdrowiu. Jeśli będziemy zużywać tą energię, to nie do końca, nie forsować się, zachować trochę na zapas. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia.